finału play-off Tauron Basket Ligi. Witam na konferencji prasowej trenera AZS-u Koszalin pana Mariusza Karola oraz zawodnika Tomasza Śniega. I jako pierwszego tradycyjnie o kilka słów na temat tego spotkania poproszę szkoleniowca AZS-u pana Mariusza Karola. Bardzo proszę. Mogę powiedzieć, mecz inny od dwóch poprzednich. Dzisiaj ja z tego zagrałem tak jak normalnie ja widzę. Jedynie to, że nie gra dzisiaj u nas nasz podstawowy rozgrywający, być może ten mecz by wyglądał inaczej, bardziej byłby wyrównany. Ale nawet grając słabo, trochę ma przewagę nad nami, sporą, w sensie personalnym. Także to zwycięstwo dzisiaj mimo wszystko jest wyraźne, dominujący w całym meczu. Należy się cieszyć, że na deskach nie wyglądało tak najgorzej według statystyk, bardzo podobnie. Natomiast no, nie mieliśmy dzisiaj odpowiedzi na Daniela Ewinga i na Tommy Adamsa. Także ci dwaj zawodnicy zdobyli dzisiaj najwięcej punktów i pomimo tego, że uczyłem zawodników odnośnie Tommy Adamsa, to mimo wszystko ciągle był wolny. Ale może wynikało to z tego, że Prokom dysponuje dużo większą rotacją i Tommy Adams był dużo świeższy niż moi obrońcy, którzy grali dwa razy dłużej. No i stąd te błędy. Także jutro jest następny mecz. Na pewno dużo bardziej ciężki, dużo cięższy dla nas niż dla ASECO, ponieważ wielu moich zawodników grało się po 35 minut. Także nieobecność jeszcze raz słowo Igora no, bardzo nas osłabiła. No, ale play-offy są takie, że trzeba wygrać 3 mecze, więc dopiero jak 3 mecze wygra Prokom, to będziemy im gratulować. To bardzo tyle trener gości Mariusz Karol i o komentarz poproszę teraz zawodnika AZS-u Tomasza Śniega. Chciałbym pogratulować zespołowi ASECO. Przyjechaliśmy tutaj walczyć, nie chcemy oddać tej rywalizacji gładko. No tak jak trener wspomniał, graliśmy dzisiaj bez pierwszego rozgrywającego lidera asyst naszej ligi, także było to bardzo spore osłabienie. No w pierwszej powiem szczerze, spisaliśmy się nawet nieźle, w drugiej już zabrakło moim zdaniem nieco sił. No cóż, jutro gramy następny mecz. Trzeba odpocząć i wyjść na parkiet i znowu walczyć i myślę, że cały zespół się postara sprawić niespodziankę. Dziękujemy. Są pytania do naszych gości. Bardzo proszę, proszę pytać. Pytań nie ma. Dziękuję panu bardzo.